poprzednim odcinku. Wysłałeś mi randkę! Ej, to prawda? Ty skurwysynie! Co jest, kurwa? Ignoruję to. Dobry pomysł. A teraz kontynuujemy. Ale ja wam mówię, że Peter jak nic jest podejrzany, że on nie zareagował od razu, jak nas ten 89 pił. Reklama piwa na ścianie. Tej, ślinisz się? O, ja po prostu jestem bardzo godny. To zegarek. Ej, to zapytło nie na jego twarzy, a wskazówki. Mama grająca wychowanego. Tak, dokładnie. What? Gdzie twoja matka? Jest w salonie. Jeszcze to na TV? A ty? Co tutaj robisz? Dokowałem jakieś leki, leżąc na ziemi. Znaczy, medytowałem, leżąc na ziemi. Pał. Dej, czuł coś z Tessą. My jesteśmy... O, zaraz pojrzę na randce. Nicole Forgey. Na randce. Aha, rozumiem, randka. I teraz takie, co, randka? Jest na śledztwie i ona nie chciała mnie puścić. Date? Ma bardzo smaczne jajka fugu. Obiecuję, że nie są zatrute. Chciałbyś? Nie, dziękuję, jest okej. Jesteś dobry w gotowaniu, eh? Ta. Mówię ci to uczy mnie, kiedy byłem mały. Też dla mnie coś robisz? Pewnie, ja stawiam, Date. A gdzie jest Renju? Wciąż go szukasz? No, jak mówiłem ci wcześniej, nie wiem. Bo tak, gotuję w kuchni. A Iris siedzi naprzeciwko mnie. A co jesz zwykle? Omlet ryżowy. Omlet ryżowy, o, ty są dobre, kiedy... Przecież mam takie ciepiełko na brzuszku. To komplement? Ej, to żenowujesz mnie. No, to wygląda na to, że wziął tego komplement. Byłeś tutaj wcześniej? Tak, byłam. Spotkałaś matkę o tej Mayumi? No tak, ale nie myślę, że mnie lubi. To i prawda. Matka jest zazdrosna, jak piękna jesteś, Tessa. Nie jest zbyt przekonujące. To zaraz się czy inaczej, wciąż nie lubi Iris. A to na skoczenie Iris. Iris na temat... Iris na temat twojego wrócenia do życia. Czy konie? Jak to zwróciła do życia? Zadecydowała powiedzieć ocie o wskrzeszeniu Iris. I powiedzieliśmy też o psynku. Ty skoczy do innego świata, gdzie wciąż żyłam. Jest umarła? No. Ej, możesz powiedzieć na temat tych... na temat tego pomysłu innych światów? No pewnie. Jak to wyjaśnić? No... O wiem, grałeś w Zero Escape? Tak, nie. Co to jest? Najlepsza seria na Pokémona Leperkorna. Zagramy w papierkami nożyce. Papierkami nożyce? No, jeżeli będziemy mieć remis, ci mi dajesz. Po prostu potrzęśniemy dłońmi. Jeżeli ja wygram, to musisz mi coś dać. A co, jeżeli ja wygram? Zrobię cokolwiek. No, cokolwiek? Cokolwiek? No i twoje serce szybko przyspiesza. Czemu? Okej, zróbmy to! Okej, zagrajmy! Wiecie, że zapiszę grę i spróbuję każdej możliwej... Każdego możliwego wyboru, nie po to, żeby sprawić, żeby zrobiła co ja chcę, tylko po to, aby sprawić, żeby... tylko po to, aby sprawdzić, czy mój wybór ma znaczenie, tak? Remis. Najbardziej nudny wynik. No dobra, zgodziłem się na zasady. Potrzebujesz mi dłoń. Pewno znowu dłonie z Iris.
Przegraliśmy papierkami nożyce, tak? Mieliśmy remis i potrzęsnęliśmy dłonie, ale w innym, innej linii czasowej może miałam nagrodę od ciebie. A może ty mógłbyś zobaczyć mnie kołom czy coś? Czym ubrałem kamień? Co ty chciałeś sprawić, aby zrobiła? Więc te linii czasowe są tym, co nazywamy światami równoległymi. Jeżeli ja skończyłem ze świata, w którym ty umarłaś, do tego, gdzie ty żyjesz, co ty myślisz, a shiftuje, to nie zero escape. Tak myślę. Równoległe światy, a? Nie mogę w to wierzyć, ale... Pewnie, że możesz. Takie światy istnieją. Wiesz na temat efektu Mandeli? Albo efektu Boby Kikiego? Albo 100 milionów jaj? Czy jakbym to wyjaśnił, to byś mi uwierzył? Czy interesujący, Tessa? Znam kilka takich legend. Człowiek... duchowo-temporialny i zatracony przyjaciel i historia o dwóch siostrach. Żałem ludzi gadających o tym. Amen, dobra, zapiszmy grę. No i trzeba spróbować... Wiecie... sprawdzić, czy gra mi naprawdę dała wybór. Bo jeśli dała, to się czuję oszukany. A jeśli dała, to się nie czuję oszukany. Sprawdźmy to. Ha! Tak, kurwa! No i ty uspokój się. Zaraz ci krew wystrzeli. No, przegrałam. Ale zrobiłam modlicę. Co też bym zrobiła? Jeden z problemów, chcę zobaczyć twoje... Co zobaczyć? Mogę zobaczyć, Zamiecie, jeżeli to powiesz. Zobacz... pieczęć. Chodziło mi o pieczęć. Pieczęć? Niezbyt fajne od... Kalisie. O, rozumiem. Chcę zobaczyć. Moment. Moją wewnętrzną pieczęć, ale chodzi chyba, że na ciele. Nie, Iris, proszę! Okej, o to nadchodzi. Co to zrobisz? Tak, zagraliśmy papierkami nożyce. Wygrałeś i zrobiłeś, żebym... udawała kogoś przez chwilę? Ale w innej linii czasowej, wiemy co mówi. Amen. Dobra, a ta nagroda? Znaczy nie nagroda, tylko... co my byśmy musieli dać? O nie, widzisz to? Wygląda jak nożyczki, ale to właśnie papier. To nie ma sensu. Nie, czemu dałem nożyczki? Czemu? Naprawdę nie przyjmujesz tego dobrze. Więc mam moją nagrodę. Nie mam pieniędzy. Nie chcę pieniędzy. No z tego. Tak? Mogę ci pogłaskać. Możesz mi pogłaskać? I powiedz, Iris jest słodka. Najsłodsza osoba na całym dzikim świecie, słodki aniołek. To najlepszy wybór ever. Okej. Okay. Iris jest słodka. Nie, to trochę... Wtórz to w serce. Iris jest słodka. Najsłodsza osoba na całym dzikim świecie, słodki anioł. Zdarzałem tę samą rzecz, kiedy głaskałem ją po głowie. Oto na pewno dał to jajo. Wygrałam i mi głaskałeś, ale w innej linii czasowej może mieliśmy remis. A może ja wysłuchałem tego głaskacu zrobiłam coś naprawdę skandalicznego. Co mamy czas? Zrób to teraz! Nie mam takiej funkcji, ale Perkor wczytał i widzieliśmy wszystkie możliwe drogi. Miejsce linii czasowe, blablabla, to wiemy co mówi. Co to jest efekt Mandeli? Znasz Nelsona Mandelę? No tak. Był prezydent Południowej Ameryki, pomógł coś tam ogarnąć. Umarł w 2013, ale dziwne rzeczy się wydarzyły. Kiedy ta wiadomość wybuchła, ludzie na całym świecie myśleli, czy Mandela nie umarł w więzieniu w 1980? To jest efekt Mandeli. To wtedy, kiedy pamięć i historia się przełączają. Tutaj jest wiele przykładów. Jak imię tego książki dzieciaka z misiami, które mają inne wymowy. Albo ludzie pamiętają Kennedy'ego, który był zabity w samochodzie ale na naszym świecie, jechał w samochodzie na 4 osoby, ale w naszym jechał na 6. Myślałem, że to było na 4 też. Tak, bo elektryczna mysz z gry wideo, bo nie pamiętasz, jak kur jej ogonu był czarny? A nie był? Nie, był żółty.
Hattie Sainz się nie zmienił. O. Jakieś teksty z filmów, logo firm, historyczne eventy i nieodpowiednie rzeczy. Efekt Mandela jest wszędzie. Czuł się, że tak jest? Ponieważ te wspomnienia są z innych światów? To by to wyjaśniło, tak przypuszczam. Ten świat jest pełen interesujących rzeczy, ale jaka jest najbardziej interesująca? Nie, co? Czy ci ludzie istnieją? Świat tworzył się tutaj w bardzo konkretny sposób. Jeżeli rzeczy były lekko inaczej, no, galaktyka i system słoneczny, wszystko to mogłoby w ogóle nie istnieć. To znaczy, że ludzie by się nigdy nie narodzili. I nawet jeżeli wszystko by dokładnie było jak to prawdopodobność, że ludzkie życie się rozwinęło, jest bardzo niskie. A oto jesteśmy. Wyobraź sobie pudełko pełne kulek od ping-ponga, od 1 do 100 milionów, do 100 milionów opisane. Mógłbyś wziąć jedynkę? No tak, ja bym spróbował maksymalnie 10 milionów razy. Niezbyt. Ale co jeżeli miałbyś, byłoby tutaj 100 milionów ciebie? O, flashbacki z Zero Time Dilemma. No cóż, jeden z nas definitywnie by to podniósł. Dokładnie. Narodziny ludzkie są prawie technicznie cudem. Ale że było tutaj wiele światów, wtedy nie były takie dziwne, że przynajmniej jeden z nich miałby człowieka w sobie. Opisuję antropomiczny przykład? Ja być może nie doceniła mnie inteligencji. Efekt Bowby albo Kikiego? Ty spójrz na to zdjęcie. Iris wyciągnęła zdjęcie na swoim telefonie. To jest bardzo zawny eksperyment dotyczący tego zdjęcia. To jest to sobie Narimbia! Patrzcie dokładnie w tym miejscu! Pokazujesz ten obraz o ludzi na koło świetla i zadajesz pytanie, co widzisz. Który boba, które to Kiki? Wiesz, to czy 98 ludzi zapytało, dało tą samą odpowiedź. Okrąglejsze to boba, a te kliczaste to Kiki. To nie dziwne. Miejscowy, każdy myśli, że boba jest myślę w pewien sposób, a Kiki w inny. To też chodzi o języki i kultury. To jest jakby coś było w środku nas ludzi. Chłopie, Funarympia mi pokaż, ja ci powiem, że to jest pies. Znaczy Funarympia, przepraszam, co mówię. Jak chwalenie słońca i morza. Znaczy, jak, że uznajesz się za bogów. O myślenie, że matka jest miękka, a ojciec jest ciężki. Nie masz taką masz kulturę czy tło? Pewnie tak myślisz. Dlatego Jung nazywa się kolektywną nieprzytomnością. To jest nią systemy fizyczne, uniwersalne, kolektywne i interpersonalne naturze, które są identyczne do każdej indywidualnej osoby. To jest to, co Chuck powiedział o tym. Pomyśl o tym, jak o bambusie. Bambus wygląda jak normalna roślina, ale kiedy są oddzielone od ziemi, one są połączone. Ludzka fizyka być może jest taka sama, połączona gdzieś na nieprzytomnym poziomie. To jest... Świat. Znaczy te inne światy. Tak. Równoległe. Jesteśmy w śnie, tak? A sny są na temat twojego nieprzytomnego umysłu. Więc jeżeli podążyłeś za źródłem, idziesz do innego po prostu tego kija od bambusa. Tak, coś takiego. Iris siedzi naprzeciwko mnie. Dzień siostry, co tu jest? Jest tutaj dziewczyna, nazwijmy ją B, i praktykuje pianino gra na pianinie w swoim pokoju. A jej młodsza siostra na telewizję w tym samym pokoju. B pytają, aby zciszała trochę telewizor, aby mogła usłyszeć pianino, jak gra, okej? Okay? Ale więc B wraca do praktykowania, trochę gra, ale siostra nie zniszczyła poziomu głośności. W ogóle nie słuchała, więc B odwróciła się, aby ją okrzyczeć. Radek chciała ją okrzyczeć, ale nie było jej nigdzie, aby była widzialna. Chciała? O, zostawię się, gdzie poszła. Ale wtedy B usłyszała ją, jej siostrę, przy drzwiach. Wróciłam! B podbiega do drzwi, zauważyła, że jej siostra i jej rodzice tam stoją. I Zoe pyta, kiedy wyszłaś na zewnątrz? Ale koleś zmienia głosy. Ale matka mówi, o czym ty mówisz? Ona poszła do zakupy ze mną. B naprawdę zaszokowana tym wszystkim, oczywiście. Pytała swoją młodszą siostrę na ten temat i ogarnęła, że jej ulubiony pokaz był w telewizji. I zanim poszła do sklepu ze swoją matką, zadała, czy chciała obejrzeć, ale to zostać, czy też nie. Więc zależy tej decyzji, ten świat się został stworzony. Da. To, co Be widziała, być może było z innego świata, gdzie siostra została. Coś jeszcze? Jest wiele historii jak to. Jak będzie nagle transportowanym o jeden rok w przyszłość, albo jest tutaj jakaś osoba zaginiona, znaczy twój raport, że jest zaginiony.
Patrząc w telefon, ale rozumiesz, że nie jest twój. To nie ten, który pamiętasz, że miałeś. Patrzysz przez kontakty i jest wymienione imionami, których nie rozpoznajesz. Brzmi strasznie. Jest jeszcze więcej. Jak to miasto, gdzie każdy jest Japończykiem, ale każdy gada w totalnie innym języku. Wszystkie znaki, magazyny i rzeczy mają inne litery. To nie jakby Korea czy Kina. To jest Japonia, którą znamy, ale język jest inny. To jest niezły przykład świata równoległego. Zaraz sobie przyjaciel, tam skupiony. Tutaj dzieciak. A, on jest w gimnazjum. No, a miał swojego bliskiego przyjaciela, który nazywa się Suzuki. Jednego dnia po szkole idą sobie do domu razem. Zdradza się powiedzieć Suzuki żart. Suzuki się śmieje jak Yapitole. Śmieje się, śmieje i śmieje, tak ciężko, że jej oczy aż wypadają jej z oczodołów. Słucham? No, po prostu wisiały na tych linkach. Nerwy już były połączone, ale... A oczywiście był w szoku i nie wiedział, co ma zrobić. Suzuki po prostu wzięła swoje oczy i dała je do swoich oczodołów i wciąż szła, jak nic się nie wydarzyło. Wycała spytał o to, hej, jest w porządku, twoje oczy wypadły. A naprawdę się martwił przyjaciela, wiecie? Ale Suzuki powiedziała, tak, jest okej. Nie powiedział nic na ten temat. I teraz A jest bardzo ciekawy, ale nie ma odpowiedzi, więc po prostu się rozdzielają i idzie do domu. Teraz dziwniejsza od tego punktu. Z samego dnia A idzie do szkoły i Suzuki tam nie ma. A jest szokowana i pyta nauczyciela o to. Ej, gdzie jest Suzuki dziś? A nauczyciel odpowiada. Suzuki? Kto to jest? Nie ma Suzuki w tej klasie. A odpowiada, co ty gadasz? I idzie pyta wszystkich kolegów z klasy o Suzuki. Oni mówią to samo. Tego nie znam, nie ma tutaj Suzuki w klasie. Więc dzieciak musiał po prostu wskoczyć do świata bez Suzuki. To co myślę? Czy Suzuki nie mogła być tylko wymyślonym przyjacielem czy czymś? Nie, a naprawdę był poważny, że pamiętał Suzuki. To dziwne. Nie może ci, aby twoje oczy też wróciły jak to. Znaczy jest możliwe. Są tutaj rzeczy jak dyslokalizowane oczy. To właśnie nie jest zbyt ciężkie, aby włożyć swoje oko z powrotem, jakby padnie. To ma rację. Takie oczy są łatwe do... aby je włożyć ponownie. Tak długo jak żadne z tych nerwów albo... tam dopływów krwi nie mają obrażeń. Nie ma żadnych negatywnych... nie ma negatywnych efektów też. Ale to nie udowadnia, że Suzuki istnieje. No, przepraszam, że nie, ale... A te spacje blablabla? Tak, to jest trochę jakby taki ciekawy przykład. Częsty przykład. Wielu ludzi doświadczyło obudzenia się w jakimś niezbyt konkretnym świecie, którego nigdy nie widzieli. Większość z nich opisuje, że widziała tą samą osobę. Człowiek... chyba powiedzmy, że przenikliwy. Powiedzmy zwyczajnym, starym człowiekiem noszący ubranie do pracy. A ten kościół prowadzi ludzi z powrotem do rodzinnego świata. Mówi im, ten świat nie jest dla ciebie, albo coś. Chciałem go spotkać mnie tego dnia. A reszta? Jest ten dzieciak z gimnazjum, nazwijmy go C, idzie do szkoły i jest tutaj wiele rzeczy na podłodze. Ulotki, ręczniki, kubek do kawy, na ryż, kran, wiele rzeczy po prostu. Ale ty rozumiesz, że te rzeczy są z jego własnego domu. To jak są w klasie? Nikt nie wie. To nie jakby ktokolwiek zrobił nam specjalnie, albo by tutaj złodziej czy coś. Może się stało, że te dwa światy się połączyły. Da, może. Dobra, podsumuj to dla mnie. Skąd masz Abdulkama taką wiedzę? No nie wiem. Ja to zawsze piszę na temat tych rzeczy na necie. Dlatego też robiłem research na ten temat. Tak, ogarnąłem te rzeczy. O tak! Wiem na temat konspiracji i sekretnych towarzystw, Boże. Uznaję to za fascynujące też. Jeśli chcesz, możemy o tym pogadać. Można tym razem. Teraz, gdzie ten omlet ryżowy? Czuję. Ota przyniósł nam dania. Plot twist, tylko... a nie, jednak nam też. Dał nam omlet ryżowy na przeciwko mnie Iris. Iris zapała swoją łyżkę i pięknie się na swojej twarzy. Wzięła to łyżkowo, zagrywka słowna. Nie, tak właściwie próbowała wziąć to bardzo łyżkowo. Jest okej. Moja dom po prostu się powyślizgnęła. Jedzmy.
Iris i ja jedliśmy omelety w ciszy. Nie było konwersacji. Odgłos tej łyżeczki uderzający o talerz. I było tutaj echo jedzenia. I po chwili... O, dziękuję za jedzenie! Iris była totalnie... miała nową energię. Jej twarz wróciła do swojego typowego, normalnego śmiechu. To było dobre. Oto twoje omelety ryżowe są naprawdę najlepsze. Tak, to właśnie było bardzo dobre. O, dziękuję, zawdzięczasz mi. To mojemu ojcu. Nauczył mnie wszystkiego. Znaczy ja zawdzięczam. Zobaczyłem za jedzenie i wstałem. Co? Dobra, idziemy, Iris. Dziękuję, ponownie. Dziękuję, wróćcie ponownie. Dobra, teraz do świątyni, a na koniec pokojówki. Pokojówki zawsze zostaniemy na koniec, bo to najlepszy towar, jaki można zobaczyć. W sensie tam na pewno można zebrać najwięcej informacji. To na samo z dziewczyną w świątyni. Moje klimaty. Nani? Dusana! Okej? Ja, jest okej. Bo nie powiedzieć, że jest tylko zmęczona. Ja tylko tutaj się potknęłam. Ole muzyka, Jezu, czuję się jak przedmułę teraz. Jest tutaj taka święta lina. Pudełko do oferowania rzeczy. Na co się patrzysz? Tam jest kwiat. Kwiat? Nie widzisz go stąd, tak? Nie, że tam jest, ponieważ byłam w tej świątyni wcześniej. Jaki kwiat? Jestem ciekawy na temat tego kwiatu, na który Iris się patrzy. Jaki kwiat? A ten! Jest tam jakiś kamień. Iris. A konkretnie zimowa Iris. To ten sam kwiat, który był na wystawie w domu Iris. Pewnie stąd wzięła. Zimowa Iris. Patrz, że na zimową Iris, nie? O, jak wiesz? To ten sam rodzaj jak w moim domu. Mówiłem ci na temat, co to oznacza, tak? Dobre nowości, nadzieję. Iris także szczęście oka. A Krykowie, jest grecką bokinią tęczy. Dostarczała wiadomości dla bogów. Dlatego ten kwiat oznacza dobre wiadomości, nadzieję. Ale fajna nuta, ja pitole. Na temat tej świątyni. To jest właśnie Ikume Lololo, widzicie to zresztą. A to wcale też Lololo, albo Blum. To jest legenda na temat tego miejsca napisane w starych tekstach. Ta świątynia jest dedykowana dla bogów. No a jaka nie jest? Stare legendy i jak to. Innego dnia Ikume i Ripiko wysłali jednego ze swoich ziomków, Tajima Regio, na questa. Aby znaleźć ciekawy magiczny owoc. Owoc nazywany Tokichi no Kaku. Mówisz, że zjedzenie go da ci nieśmiertelność. Po wielu próbach Tajimori znalazł owoc. Ale na czasach wrócił, Ikume i Ripiko umarł. Tajimori był rozpaczy. Dał połowę owocu dla żony tej osoby. Zostawił drugą połowę na grobie Ikume i Ripiko i umarł na miejscu. Mówi się, że ten owoc jest wciąż w środku świątyni za nami. Naprawdę? Owoc nieśmiertelności. Tak. Pewnie dlatego tu przychodzi. Nieśmiertelność, ha? Nie zainteresowany? Nie naprawdę. Wolałbym raczej być normalny niż nieśmiertelny. To dosyć logiczne. To miejsce jest bardzo dla mnie takie pamiętne. Przecież lat temu przychodziłam tutaj z kimś. Kimś? Pewnie z nami. Nazwałam go wujkiem. A nie, Boże, przepraszam, 6 lat temu. Sorry. Był bardzo przemyśliwy, można im polegać. Myślałam o nim jako ojcu. Ale tylko nie po prostu parował. Gadam temat. Kochanki Hitomi. Kochanka znaczy. Na temat tego wujka. Kiedy spytałeś mnie, kiedy ja stałam się idolką, nie byłam dokładnie szczera. Chciałam ci, że to ponieważ chciałam być sławna. Ale bardziej konkretnie to była wujka. Chciała, żeby on ją zobaczył. Szukałam go przez 6 lat, ale nie znalazłam go nigdzie. Nie ciągle szukać. I zamiast znalezienia go, zamiast ja go szukając, myślałam, że on mógłby mnie znaleźć. Myślałeś, że jeżeli będziesz sławna, to skontaktuje się z tobą? Tak. I dlatego została idolką. Chodziło mi, że to tak, żeby mu sens, od kiedy była mała, to część tego też. I dlaczego użyłaś imienia Aseto? Nie będziecie używać prawdziwego? Nie, nie musisz, że...
To była osoba, która wymyśliła Aseto. Powiedział mi, że jeżeli kiedykolwiek zostanę idolką, powinna użyć tego imienia. A Renju? Pan Yokiura, pan Yokiura nie ma. Choć oczywiście, że tego nie ma. To nie jakbyś tutaj przyszedł od razu. Znaczy, jak my tu żyjemy od razu? O, jego już wzięli. Tak źle. No to, że nie ma tutaj innych wskazówek. Chyba stracimy nasz czas. Date, nie mamy czasu do stracenia. Powinniśmy iść. Okej, okay. Mam wrażenie, że znowu będzie jakaś cutscenka. A jednak nie. No to idziemy do pokojówek. Tokyo City Map 0023. Pisało. Fajny rok. I to znajomą twarz, jak wbiłem. To ma Mizuki. Iris i ja siedzimy sobie przy stole Mizuki. Mizuki, co tutaj robisz? Co to za... Jaki kurde trójzob? Jezu, platynowy! O, to zaskakujące! Co tutaj... Co się to dzieje? Jesteśmy na randce. Czemu aż dwójka jest razem? Ty, cóż to jest? A, soda. Zapomnij! Dziękuję, że pozwoliłeś mi zostać ostatniej nocy. A nie ma problemu, kiedykolwiek. Proszę nawet ze mną żyć, jeżeli chcesz. Hehe, wspaniały pomysł! Jezu, nie, czekaj, ja mam problem z jej głosem. Osoba, z którą teraz mieszkam, jest do dupy. Chujc. Ta dziewczyna. X-Ray. To naprawdę niezłe kości biodrowe. Im bardziej patrzę, tym lepsze się stają. Naprawdę, Iris, nic nie powiesz? Nie jesteś zazdrosna? O, to są wspaniałe biodra. Moje biodra? O Jezu, powiedziałem to na głos! Nie zjeraz oficjalnie zboczeńcem. Pokojówka Sunshine Pocket ma naprawdę fantastyczne biodra. Ja po prostu mówię, ale ma naprawdę niezłą miednicę. Ty lubisz facet, tak? Nie powiedzieć, co to powiedziała. Ale powiem to w swoim stylu. Muszle i perłę. Niezły tekst. A twoja relacja z Mizuki? Mizuki przychodzi tutaj często. Naprawdę z przyjaciółką z każdym. Jest przyjacielska. Lubię tutaj, każdy traktuje miło. Ponieważ jesteś córką właściciela? Nie! Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami zawsze. Ma bardzo niezłą moc przy pomocy tego trójzębu. Rodzina Kiury to jest coś jeszcze. A Renju to był? Żałem, że Renju tutaj był widziany. Od kiedy? Kiedy? Ja mam informację przed kilku minut, ale nie wiem, kiedy był widziany. Co ci się przypomina? No, nie było dzisiaj, ale wczoraj. Wczoraj? Ale byłem tutaj wczoraj. To było po tym. Po tym, jak ty i Ota wyszliście. Czemu nie mówiłaś mi wcześniej? Nie pytałeś, a nie wiedziałam się z tą skontaktować. Kurczę. Przegapiliśmy go. A co on tutaj robił? Szukała Iris. Pytał każdego tutaj, gdzie była. Szuka mnie? Tak. A jakiś powód dał? Nie, nic konkretnego. Iris, możesz powiedzieć, czemu cię szukał? Nie w ogóle. A Mizuki? Nie wiem. Czyli do kuchni. A coś jeszcze mi o Renju powiesz? Coś jeszcze? Cóż, wygląda na naprawdę chorego. Był blady i się pocił. Pewnie z powodu tego wypadku. Być może. X-Ray. Dobra, Iris zostaje na koniec. Najlepszy towar. Żartuję, pokojówki najlepsze. Co? Okrzyczysz mnie czy co? Czemu cię w końcu robię? Czemu jesteś taka zła? Nie jestem zła, tak ci czuję się dobrze. Ta. Nie, wybacz. Pokojówka wzięła mnie do rogu sklepu. Mizuki pałkała wcześniej. Pałkała? Tak. Próbowaliśmy ją uradować. Co się stało z jej matką było? Myśleliśmy, że miała ciężki czas. Musiała tu przyjść szukając towarzystwa.
Dlatego została pewnie z Air ostatniej nocy, nie chciała być sama. Ciało Shoko jest wciąż po... przesłuchiwane przez policję. Znaczy, nie sam mówię, znaczy jest po prostu... No, policja ją sprawdza. Nie było ceremonii, ani nie było kremowane ciało. Winowajca nie był złapany i nie możemy zlokalizować Renju. Na górze tego jej kolega z klasy ją odrzucił. Pokoju. Nie odrzuciłem jej! Tak inaczej jest tutaj wiele sposobów, abyś mógł uspokoić Mizuki. Mizuki próbuje zachować się silnie. Proszę, spróbuj ją zrozumieć. Na temat magazynu. Czemu pytasz mnie o to? To ciekawe. Ta firma była zrobiona przez mojego dziadka. Ale tatuś nie ma nic do tego. Nie wiem nic o magazynie. Na temat magazynu. Chyba powiedziałam ci już! Nie pytaj mnie o to samo pytanie w kółko i w kółko. Nate, spójrz. Kłamie? Możliwe. A może jest prosty ekscytowana i rozkurzona. A na temat Renju. Policja spytała, co dam wiele pytań. Ale nie wiem, gdzie on jest. A na temat twojego ojca. Mizuki tutaj sobie siedzi. Ten trójząb. Niebieski. Trójzęby. Jak są tak zębne jak moje zęby. Stół. Nie o tym mori 780 jenów? Jedzenie sushi gołej kobiety za jedyne 780 jenów? Idziemy. Idziemy! Namyśliłem się i moje serce też. Och, tam źle pisze. Ktoś dodał litery. Powinno być Nitaimori. Takie gotowane. Nitaimori. Boiled New? Ahaha! Boiled New 780 jenów. Szczerze to prawie intrygujące jak ciałowe sushi. A, to ma sens na temat Renju. Pan Akier pomógł mi, kiedy zaczynałam. Wiesz, jak moja matka była singielką. Była samotna, naprawdę ją wspierał. Nawet zmieniłam pieluchy, kiedy byłam mała. Byłam wynajęta, znaczy zatrudniona w Lemniskiej dzięki niemu. Ale streamowała cały swój content. Jak śpiewali tańczenie i granie i tak dalej. Ale zanim widzieliśmy, była bardzo taka znana. Tak, słyszałem o tym. I tak się zaczęłaś dostać oferty, tak? Ale ponieważ matka Iris na Marenczu, dodałaś pójść do Lemniskate'u. Ale jest więcej. Są inne powody. Tatuś był totalnie przyjęty przez jej talent. Jej talent? Tańczenie, tak naprawdę. Jej tańczenie jest to, co dało ją do Lemniskate'u. On już znał, jak była młoda, że jest utalentowana. Nie chciał innej agencji, bo ją miała. Nie wiedziałam tego. Tatuś nie był typem, aby dać komplementy. Aha, myślę, że to trochę żenujące. Nie wiedziałam, że tak o nim myślał. Lubisz tańczenie, co nie? Bardziej niż spanie i jedzenie. I to jest lepsze niż seks. Cóż, może tak samo jak jedzenie? Raczej zawsze kocham poruszanie moim ciałem, od kiedy mała. Jesteś szybka też. Tak. Bardzo miałam wiele takich biegów na torze. Zawsze byłaś taka... Nie wiem, była biegaczką? To wspaniałem. Powiem ci, że Iris jest boginią tęczy mitologii greckiej, tak? No wiemy kim. I musiała być szybka. Tęcze, które są tak szybkie, że parowują jak to jest źródło legend. I tak szybka, jak twoje imię. Chcesz się zmierzyć? A pewnie, kiedy będziemy mieć szansę. Ja samochodem, a ty biegniesz. A możesz pokazać jakiś taniec? Tutaj? A, też chcę to zobaczyć. Ja też. Też chcę to zobaczyć. No nie wiem. No dalej po prostu nam pokaż. Ale za dużo ludzi. Okej, ustawię to wszystko. No nie! Czekaj! Co jest? Pogłębka nie wysłuchała i wybiegła. Okej, czy nalegacie? Paris, jesteśmy gotowi! Dobra, patrzcie na to. ほんなら踊っちゃるけん。しっかり見とき。虹の夜は折れない。始まるよ。空飛ぶカップ、パラレルマップ、太陽。
Brawo! Isa, jesteś najlepsza! Brawo! Pójdź za mnie! Jezu, to było tak pięknie, że przez moment musiałem się wstrzymać, żeby się nie zaśmiać, bo mam zakłócił całą piosenkę. O Boże. Ten wtór, pan Okio napisał muzykę, a ja tekst. Jest ma specjalne miejsce do mojego serca. To prawda, zwolniałem, kto napisał muzykę. Znaczy chodzi oczywiście o instrumenty, tak? Tak, jest bardzo utalentowany. Doceniam go. To tak dla mnie, wiem, że mogę na nim polegać, bardziej na kimkolwiek. Wyjdź za mnie. Wyjdź, jak krzyknął. O Jezu. Moment, ja mogę jeszcze usprawić z tego, co widzę, chyba. Chyba, że chodzi tylko o ten X-ray cały czas. Nie, tylko o ten, nie. Nawada jej osoby, która się odwiedziła. Może w końcu się ten, kto to był. Iris, wciąż możemy wiedzieć. Co robiłeś w sobotę o drugiej rano? Nie wypełniłeś obietnicy. To jest randka, wypełniłem. Mówiłam. Nie ma info, dopóki randka się nie skończy. Nie łapiesz? Ta randka się zakończyła. To kiedy się zakończy? Albo w jaki sposób? O kurwa, jesteśmy w dupie. A znasz tę pokojówkę? Znaczy, syrenę? Jest moja przyjaciółką, z kiedy tutaj pracowałam. Chodziłem często do pracy, po pracy. Chodziliśmy do widzonych miejsc i też szukałyśmy UFO i tak w ogóle. Odrzućmy chłopaków wstecz! Odrzućmy chłopaków wstecz! Tak, odrzućmy wszystkich chłopaków! Mizuki, Naprawdę nie miałeś tego mówić! Czy Blow chodziło o to, co myślę, że chodziło? Na nieszczęście nie ma, nie znaliśmy Ranger tutaj. Ale odkryliśmy, że szukała Iris. Ale po co? Możemy pomyśleć o tym potem. Idziemy. Tak, masz rację. Ale gdzie? To na policję? Do Mer... O Boże, nie. Tylko nie tam. Jak Iris zobaczy naszego informatora, będzie rzygać jak ja, jak ją zobaczyłem. Hej, mama, to ja. O, dej, słońce, co jest? Jadę tam teraz. O, cieszę się, że to słyszę. Może zamknę miejsce trochę wcześniej dla ciebie? Wybacz, ale jestem z kimś. Z kimś? Dziewczyna nazywana, to się nazywa Iris. Co? Czy jest niedźwicą? W sumie to nie wiem. Nie? Nie odpowiem na to. To raczej, pamiętasz, o czym gadaliśmy? I tutaj piewalec, który jest dobry przyjaciel z Ren. Po niej pytaj dzisiejszej nocy. O, reakcja. I będę dzisiaj? Tak, obiecuję. Okej, to zobaczymy się tam. Okej, będę. Jak ty gadasz przez telefon bez słuchawek? Byłem zwykle niewiały, to ja się prawidłowo. Więc zmieściłem kłamstwo. Mam po prostu słuchawkę prosto w moim uchu. O, nieźle. Kolejny telefon. Date. To szef. Mam zależnie tutaj Iris. Okej, Date, powiedz mi sytuację. Teraz 89. Gdyby tak było, to bym ci powiedział. Aha, rozumiem. Co to było? Ty patrz prosto z mojego serca, Date. Rozumiesz, jak jestem skipana? I znaleźć 89. Jeżeli znajdę Renju, znajdę 89. Zbieram informacje o tym, gdzie jest Renju. Gdzie? Powiedziałem jej, że jadę do Mary Psyris. I na temat tego, czego, co spodziewałem się tam zobaczyć. Czekaj, próbujesz sprawić, aby się nawaliła? Nie ma 21 lat. A gdyby nie była dzieckiem, znaczy nie, że dziecko, a gdyby nie była niepełnoletnia? Zostawię dla siebie, okej? Okay? Cóż cokolwiek. Nic nie wiem, że masz dobry plan. Znajdź tą twójkę, aresztuj ich. Papież? Po co miałbym ją upić? Nie mam lepszych rzeczy do roboty? Ja nie pijanie kogoś? No idiota. Więc to jest ten Yokocho. Jeszcze raz? Tak. Marble jest właśnie tam. Nie, na szóstej. Dwójka podejrzanych idealistów podbija. Nani? Kurwa! Co jest?
Co jest? Snajper! Co jest? Zostań tutaj, ja będę strzelał. Okej, co jest? What the fuck? Co to za strzelanka mi się to zrobiła? To nie Apex. Kurwa. Co to się odpierdala? Kim oni są? Zostanie potem. Musimy się stąd wydostać. No tak, ale... Jeżeli sobie Iris próbuje biec, to nas postrzelą. Alejka za nami też jest zablokowana, nie przejdziemy tędy. Co oznacza? To muszę ich zabić. Kurwa, musimy ich zdjąć. Mam tą samą konkluzję. Ale mam tylko jeden ewolwer. Co tam robi jakaś bielizna? Magazyn porno. Hakowanie? Widziałem, że będą pornole oglądać. Dave, mam plan. Dajcie instrukcję, rusz się jak ci mówię. Najlepiej. Znaczy, lepiej, aby to działało. Nie martw się, moje kalkulacje są bez dziur. Przeważnie? Ja tylko zapiszę grę, bo ja tam coś w to nie wierzę, okej. Jaki jest plan? Widzisz to na misi? Strzelaj w dół tego z normalnym pociskiem. Czemu? Nie pytaj, tylko to zrób. O kurwa! Strzelam! Spójrzcie na to! Look at that! Like a gift from heaven! Nie wierzę! Co nieprawda, Japończycy myślą, że Europejczycy by tak zareagowali? Kurwa, na bieliznę kobiety? Co jest kurwa? Oj co gubi? Tak jak myślałam. To za rodzaj rozkminy. No i skup się. Teraz strzał elektryczny czy jakiś tam. Strzel w makinę z porno. Magazyn porno? Nie zadaj pytań. Pośmiesz się. Strzel tą machinę z tam, nie wiem, elektrycznym strzałem czy jakiś tam. Okej. To mi się kojarzy trochę z tym. Psychopath, ta broń. Ewolwer. Dobra, strzelam, Ale jebu. Wybuch nikogo nie zranił. Ale spójrz na to. Hej, nie strzelam, ja to w ogóle tłumaczę. This is crazy, man. I have never seen anything like this before. Tak, muszę być głupi. Idę też. Ostateczny krok. Ale nie musisz tego robić. Halo? Mama. Jest grupa gołych kości na pakowanych, którzy tańczą z zewnątrz baru. Co? Nie żeby go głosu z pozwolenia. Chyba potrzeba. Zaraz zrobię ci lanie, jeżeli cię nie zamkniesz. Teraz przygotuj się. Musimy użyć tej. Skoro jesteśmy gotowi, to używamy teraz tej gaśnicy. Ta, która ma tam bardzo wiele dwutlenku węgla. Teraz zostawię twoje oko i wyjdę do tej gaśnicy i wystrzelę ją w powietrze. Strzel w górę gaśnicy w perfekcyjnym momencie. Teraz idziemy. O ja pitole. Jestem hardcorem. O tak, baby. Dobra, czekaj, trochę mi zajmie, aby tam dobiec. Aha, to było tutaj obok, nieważne, jestem, czekaj. Czekaj! Jest ojciecki. Okej, czekaj. Patrz, jak to niosę. Jestem. Kodowie, a nadchodzę. Dajesz. Jestem Pudzian. Taniec, kur, nie sprzedam.
Jest! Nie wierzę, że to tak w takiej dobrej, że tak dobrze to wszystkie kojarz tego uderzyło. Wszystko zgodnie z moimi kalkulacjami. Miał muzyka z Metal Gear Solid, jak wykonasz jakąś misję chyba. Tego się nie spodziewałem. Jesteśmy z Iris u nas? Nie wierzę. To jest moje miejsce. Ona chyba jest z niebezpieczeństwa. Będzie tu bezpieczni. I Mizuki nie ma w domu? Nie wyglądało na to. Sprawdziłam jej GPS. Mizuki jest aktualnie w Sunshine Pocket. Jest późno, ale Sunshine Pocket powinien być bezpieczny. Nie zmienię, że... Syreny dobrze się nią zajmą. Jest cokolwiek będzie bardziej niebezpieczna z nami. Aris, muszę pogadać z tobą wcześniej. Usiądź gdzieś. Na łóżku, kappa. Na temat tych atakujących. Iris, ci goście, którzy próbowali cię porwać, masz pojęcie, kto to był? Potuje ci, że Iris przemówiła. Z tej powodu, którego spytała, poprosiłam cię na randkę tak wiele razy. Chciałam, abyś mnie bronił. Chciałam ochroniarza. A myślałam, że jeżeli powiem ci prawdę, to byś mi nie uwierzył. Dlatego nie mówiłam. Ale teraz powiem to wszystko jasno. Moje życie jest zastraszane przez sekret SS. Nazwali siebie Nike Atlas. Grupa pod kontrolą systemu Watcher. Ich ostateczny cel jest zakończyć X00639. Odkryłam ich, co chcą zrobić teraz. Ej, proszę, pomóż. Zabiją mnie. Czekaj. Powolni. Na temat twojej relacji, ich relacji z Watcher systemem. No wiesz na temat systemu Watcher, tak? To jest źródło sztucznej inteligencji. A wiesz skąd przyszło? Bo to rządza amerykańskiego technologa nazwanego Elgorok. Elgork. Ale nie ma żadnych konkretnych info. Technicznie, system Watcher jest sztuczną inteligencją z zewnętrznej przestrzeni. To transmitowane do Ziemi kodowo jako fale radiowe. Zawodowa drużyna Elgorka, kiedy to zdekodowali, to było naprawdę niesamowite źródło kodowe. To jest kod, którego używają do stworzenia systemu Watcher. To prawda, Iba? To bardzo niedorzeczne. A co to jest to X, bla bla bla? Jezus Maria! To jest jakaś tam orbita geosynchronistyczna na 100 stopni na wschodzie? To satelita. Taka długa na 150 stóp. No, nie słucha satelita. Znaczy, nie człowieka. Prawda, większość satelit ma pomiędzy 5 a 10. Ta międzynarodowa stacja kosmiczna ma 330 stóp, więc ta satelita opisuje jakby ją w połowie. To zawsze było to samo miejsce i nie ma wątpliwości, że to człowiek ją zrobił. Ale przez kogo i kiedy był wystrzelony, nikt nie wie. Też prawda? Pierwszy do odkrycia tej satelity była grupa przestrzenna Japonii. To były na wiadomości na przez krótki czas. Nikt nie zmienił tego prawidłowo. Ktoś myślała, że to jakaś sekretna satelita USA, te i tyle, ale to nie ma prawda. To jest bardzo super mocny transmitter radiowy. Radio? Transmitter? Ja niezakończony. Wciąż jest w budowie. I to, co próbują zrobić, to jest to, co chcą, aby system Watcher był dla nich. Nazwa tego na X Liatuza. No mówi się na... Dobra, widzicie, jak się mówi. To sami po prostu nazywają siebie jako na X. Oni są połączone z system Watcher. Ich organizacja jest wszędzie. Polityka międzyregionowa, liderzy w biznesie, wszyscy w sekrecie operują. Iris siedzi. Posłuchaj to dla mnie. Mi robot. Podsumować historię Iris, system Watchet, jeżeli inteligencji był zbudowany przez jakieś zdekodowanie fali radiowych z zewnętrznej przestrzeni, w sensie z kosmosu.
Jakaś grupa nazwana Naxios albo Nakes zna ten sekret systemu Watchet i słucha się ich. Ich ostatnim celem jest stworzyć, dokończyć tę satelitę radiową X00639. Dlaczego to budują? Udało mi się też tego dowiedzieć. Budowali X00639, ale mogli transmitować własne informacje do jakiejś planety innej. I skontaktują się z innymi ludźmi, znaczy... z jakąś zewnętrzną tam... orka... z kosmitami, dobra? To ten proces będzie się powtarzał. Oni zdekodują sygnał, stworzą sztuczną inteligencję, zbudują transmitter radio. To już są sztuczną inteligencją, mogą stworzyć kopię siebie w tym nadaniu. Robisz to w kółko, znaleźć Watchet, ewentualnie będzie na cały świat. Znaczy kraj, uniwersum. A potem? Potem? No tak, potem jak już to dadzą do kosmosu, co zrobią potem? Nie wiem. Nie wiesz? No a czemu ludzie mają dzieci? Nie wiem. To jest to samo. Watchet jest żywy. Chcą, aby był na całym uniwersum. To ich przeznaczenie. Nakes i Watchet mają taką relację benefitową. Watchet kontroluje jakieś tam ceny, a Nakes ma z tego nagrodę, znaczy pieniądze też. Sam Nakes pomaga ostatecznym celem Watchet. Dlatego Nakes ma przecież żołnierzy i inne korporacje na całym świecie, aby pomóc budować X00639. Dlaczego Watchet chce, aby Nakes to sprawił, że będzie sekretem? Bo już jednego dnia Watchet pokaże się na twoim ekranie komputerowym. Ej, gości, miłby was poznać. Chcesz nam ktoś nam pomóc? Naprawdę myślisz, że ludzie by pomogli? Większość ludzi by pewnie myślała, że komputer ma wirusa czy coś. Albo by spanikowali i próbowali ich to usunąć. Nie wiem, co by się wydarzyło. Wiem, że Watchet ma własne przewidzenia. I co myśleli, że najpierw aby kontrolować pewną część ludzi za scenę. Ale musieli... potrzebowali jakiś konkretny rodzaj naruszenia. Nie mogli tutaj satelity same, nie? Dlatego stworzyli Nakes Atoll. Nakesa. Naruhodo. Rozumiem. Da? Nie, ale nie musi tego wiedzieć. Aha. Ale słuchając swojego wyjaśnienia, Nakes nie brzmi jak zła organizacja. Nie, to nieprawda. Pomyśl o tym, jak wiele pieniędzy i źródeł idzie do Nakes. Pomyśl o tym, jak wiele ludzi cierpi z tego powodu. I wszystkie te wojny dzieją się na planecie. Wszyscy ludzie... cała ta... to, że są... Boże. Słudzy i tak dalej. Nakes ma moc i źródła, aby zakończyć to wszystko. Ale nie robią tego, obchodzą ich tylko sami siebie. Robią wszystko, aby obronić własny interes. Sami wiem, że będą chcieli. Dlatego jestem celem. Ponieważ ustaliłem ich sekret. Jak i kiedy? No, nie mogę powiedzieć. Ale naprawdę uwierz mi, Nakes jest niebezpieczny. Musisz rozumieć, Dave. Ty widziałeś moje martwe ciało. Nikt nie powie, kto ją odwiedzi w końcu. Myślisz, że byłaś zawitał przez Nakes w tym innym świecie? Tak myślę. Jest jedną osobą, której mogę zaufać. Proszę, nie zostawij mnie. Musisz mnie obronić. Nic nie muszę. Historia Iris jest, cóż, pod normalnymi okolicznościami bym nie wierzył w to żadne słowo. Ale to prawda po tym, jak prawie byliśmy porwani przez jakąś podejrzaną grupę. To prawda, że widziałem jej martwe ciało w magazynie. I jeżeli to stało się w innym świecie... No nie możesz mi powiedzieć, że właściwie w to wierzysz. Aiba, używasz tego systemu Watchet też, tak? No i co? Podejrzewasz mnie, Dave? Myślisz, że jestem agentem Nakes? Okej, to może być rozwiązane łatwo. Czemu nie spojrzysz jej umysł? Wtedy odkryjesz, czy jej historia jest prawdziwa, czy też nie. Sync, oczywiście. To będzie ciekawe. Cały z miejscu pasażera udałem się do Abyss. Ale tak naprawdę to nie chciałem tam brać. Natomiast szef byłby czekał. Człowiek, który nas atakował w Golden Yokocho, czekał tam na nas. Ale że wiedzieli, że nadejdziemy. Czemu? Ktoś im powiedział? No, a kto mógł? Ktoś, kto wiedział, że idziemy do Merbl? To prawda? Nie, niemożliwe! Szefowa. A przecież Eibal też wiedziała. Niemożliwe! Ebo, może się skontaktować z Peterem? Chcę spytać go o coś. Okej.
Podejdź. Poczujesz czegoś? A, tak. A, czy psynkowa machina istnieje poza Ibis? Peter, muszę coś wiedzieć. Czy machiny synkowe istnieją poza Ibis? Jeśli tak, to nie musiałbym jechać do Ibis. Po prostu pojechałbym tam, aby się synkować z Iris. Myślałem, że Peter być może będzie wiedział, ale... Jest tylko jedna machina psynkowa na całym świecie, jest tutaj w Ibis. Jak na razie. Jak na razie. Departament policji w Chibie pracuje nad prototypem, ale był skradziony 6 lat temu. Skradziony? Tak, był transportowany, kiedy był... Był transportowany, był zaatakowany i skradziony przez jakąś uzbrojoną grupę ludzi. Winowajca wciąż szukają. Urządzenie nigdy nie zostało w pełni odzyskane. Ajba, wiedziałaś? Nie, to nowa informacja. Nawet nie wiedziałam, że był prototyp. Gdzie jesteś? Pita. Gdzie jesteś? Pijesz sobie w Shinjuku. Właściwie myślałem o udaniu się do Golden Yokoshi, ale słyszałem, że była jakaś strzelanina. Nie zginiał, że to zamknęli. Może strzelanina pomiędzy gangami, czy coś? Świat jest niebezpiecznym miejscem. A no to od szefa. Peter, gdzie jest szef? Nie jestem pewny. Nie myślę, że jest Fabis. Może poszedł do domu? Podsumuj dla mnie. Więc ani ty, ani szef nie jesteście Fabis? Nie. Dobrze. Mogę wziąć tam Iris i nie będzie problemu. Dziękuję, Peter. Dożyć o tym. Pewnie. Ty, gdzie idziemy? Do środku twojego snu. Sna. Snów. He? Spsynkuję się z tobą, aby zdeterminować, czy mi mówisz prawdę. A jeżeli to jest prawda, to wypełnię twoją prośbę. Moją prośbę? Nie pamiętasz? Aby stać się twoim ochroniarzem. To pasuje? Tak, oczywiście. Tak jak Peter powiedział, szefa tutaj nie było. Ajba wiedziała dokładnie, jak użyć tego urządzenia. Podążyłem za jej podpowiedziami, podpiłem do tej konsoli i przygotowałem machinę szybko. No i to czas. Tym razem ja będę operowała psynkowo. Okej. Gotowy? Tak. Mi to 6 minut jak zawsze. Wiem. Okej, zacznijmy. Czemu jestem w Minecrafcie? Co to za miejsce? No dokładnie, co to za miejsce? Czemu jesteśmy w sieci Minecrafta i tak dalej? Tak naprawdę zwiedzimy go sobie dopiero. W kolejnym odcinku.